Zasadniczych państw. Pana Górecka Wojciak. Dariusz Pawlikowski. Był jazz zawsze, był i będzie jazz w CK 105 i chyba po raz drugi jest jazz w Filharmonii. Witamy bardzo serdecznie na koncercie, który zainauguruje 10. jubileuszowy Hansa Jazz Festival w Koszalinie. Mamy zaszczyt przywitać Państwa w jednej z najpiękniejszych sal na Pomorzu, sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej, ale myślę, że muzyka, która zabrzmi, a także artyści, którzy wystąpią, no na pewno zasługują na taką oprawę i taką akustykę państwową. 10. festiwal to kawałek historii jazzu i Koszalina. W ciągu tych lat nasz festiwal ewoluował. Na początku były to przede wszystkim warsztaty dla uczniów, instrumentalistów, którzy chcieli grać jazz. Takie czterodniowe spotkania z wybitnymi twórcami jazzu, gwiazdami jazzu w Polsce były bezcenne. Niewielu z nas, którzy byli na pierwszym festiwalu, spodziewało się, że dożyjemy dziesięciolecia, dożyjemy czasu, kiedy festiwal stał się z takiego malucha, stał się nastolatką, kiedy przez 10 lat przeżywaliśmy naprawdę wspaniałe chwile, słuchając mistrzów, słuchając adeptów, a czasami było tak, że ci, którzy byli tymi adeptami, którzy przyjeżdżali tu na szkolenie, wracali już jako mistrzowie. Ale dziękuję im za te 10 lat, za te 10 lat pracy nad festiwalem, który w tej chwili, bez którego w tej chwili nie wyobrażamy sobie Koszalina. Dzisiaj gościmy ten festiwal, pierwszy raz ten festiwal gości w Koszalińskiej Filharmonii i to drobne sprostowanie. W mojej ocenie to jest najpiękniejsza sala na Pomorzu, przynajmniej dla nas mieszkańców Koszalina. Na pana ręce, dla całej ekipy, która Hansa Jazz Festival organizowała, która pracowała dniami i nocami, bo jazz to jest pewien klimat i to jest coś, co nie zawsze odbywa się na sali koncertowej, a te najsmaczniejsze kąski pojawiają się troszeczkę później. Ale wtedy też ekipa CK 105 pracowała. Najserdeczniejsze gratulacje dla wszystkich. Chciałem też serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Koszalina, wszystkim miłośnikom jazzu, bo to jest dla Państwa nagroda. Przez 10 lat się tak determinowaliśmy, czy będzie ten jazz w Koszalinie. Także to jest Państwa statuetka. Serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie, że przyszliście na ten koncert. Myśleliśmy w kategoriach takich obywatele dla kultury, czyli rozdawaliśmy demokratycznie wejściówki. Cieszę się, że wszyscy jesteśmy tutaj razem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. 10. Hansa Jazz Festival. Uważam za otwarty i życzę Państwu wspaniałe wrażenie.